Maurycy, który mamy gotowy? Gotowy? O, już to uwaga. Nadania honorowego obywatela Warszawy generałowi Józefowi Hallerowi w imieniu dzielnicy Praga Północ miasta stołecznego Warszawy. Mamy przyjemność powitać panią Małgorzatę Gosiewską, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Pana Andrzeja Melaka, prezesa Komitetu Katowickiego. Fundację Dumni z Polski na czele z wiceprezesem Pawłem Skupińskim. Panią Ewę Tomaszewską z opozycji antykomunistycznej. Radnych dzielnic z Prawa i Sprawiedliwości. W szczególności gospodarza pana Pawła Lisieckiego, burmistrza dzielnicy Praga Północ, miasta stołecznego Warszawy. Projekt upamiętnienia 105. rocznicy przygotowała dzielnica Praga Północ, Fundacja Dumni z Polski oraz Grupa Historyczno-Edukacyjna Szare Szeregi. Uroczystość rozpoczniemy hymnem narodowym. Patrząc na ramię broń, prezentuj broń. Ziemi morskiej na Polski, za moim przewodem,
do nogi, broń! Proszę Państwa, spotykamy się tu już prawie 10 lat. 10 lat w tym miejscu, gdzie upamiętniamy wielkiego Polaka. Ja zawsze mówię tak te słowa, jak na wielu różnych uroczystościach wielkiego Polaka. To nie to zasłużony Polak, to nie ktoś tam, nie wiadomo kto, tylko wielki Polak. I zawsze stoję często z boku, bo technicznie czym się zajmuję, jeżeli chodzi o całą uroczystość i patrzę na ten mały, upamiętniający, proszę Państwa, jego pomnik. Takiego małego tego Polaczka, który gdzieś tu sobie w tych krzaczkach stoi ten pomniczek. Proszę Państwa, honorowy obywatel Warszawy. Polak, który zjednoczył prawie 100 tysięcy ludzi w tak ciężkim okresie jak pierwsza wojna światowa, ale nie tutaj, tylko za oceanem nawet. Oni wsiedli na statki, oni w życiu nie widzieli Polski. Im dziadek opowiadał gdzieś tam w Brazylii, czy gdzieś w innym miejscu w Ameryce Północnej czy Południowej, jak Polska wygląda, ta ich ojczyzna. Siedli na statek, przypłynęli do Europy i nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że Polska będzie wolna, że w ogóle ktoś w jakiś sposób przyczyni się do tego, że w 18 roku odzyskamy niepodległość. Jak to będzie wszystko wyglądało? Nikt sobie nie zdawał sprawy, bo to była przecież wojna. A oni założyli mundury francuskie, te słynne Błękitnej Armii, jak dziś to określamy, stanęli w szeregu i powiedzieli, pójdą i będą walczyć o tą swoją ukochaną ojczyznę. Cieszę się, że dziś w tak, no niestety, rześci dzień, tak nam się trafiła ta pogoda, bo niedawno mieliśmy piękne lato, dzisiaj mamy troszkę taką wczesną wiosnę. Tu dziś znaleźliśmy się wszyscy, kochani, aby upamiętnić tak, właśnie tego wielkiego Polaka, gdzie z tyłu za mną powinien stać tak wielki pomnik, że musiałbym 3 razy głowę zadzierać do góry, żeby zobaczył jego koniec. Bo to był taki człowiek. I zawsze powtarzam, nie tylko żołnierz, nie generał, ale niesamowity społecznik. Proszę Państwa, ileż on rzeczy zrobił. Z różnej strony. Od strony rolników, proszę Państwa, jeżeli chodzi o zakładał pierwsze koła właśnie rozwoju rolnictwa. Harcerstwo, naczelnik, namiestnik Armii Ochotniczej 1920 roku. I oczywiście wspaniały generał straty, jeżeli mówimy tutaj o wydarzeniach wojny polsko-bolszewickiej. Proszę Państwa, wielki Polak. I należy mu się naprawdę pamięć i historia na wszystkie nasze, proszę Państwa, pokolenia, które nadejdą. O takich Polakach i o wszystkich tych, którzy zawsze stają do boju, upamiętniając, musimy pamiętać, bo nie ma, proszę Państwa, przyszłości bez przeszłości. Niemożliwe to jest. Także w podstawowym wychowaniu młodego człowieka to właśnie historia, kultura, zachowanie w domu, które się przenosi, uczy młodego człowieka, aby poszanować przeszłość i uszanować przyszłość. Bo różne rzeczy mogą nas, proszę Państwa, w przyszłości spotkać, a tego nie wie nikt. I lepiej, żebyśmy nie wiedzieli. Żyjmy dalej do przodu, pamiętajmy o tych wspaniałych Polakach. 105. rocznicę, proszę Państwa, zadania honorowego obywatela Warszawy. Właśnie tu się znaleźliśmy, aby upamiętnić tego wspaniałego człowieka, generała Józefa Halera. Dziękuję bardzo. Prosimy teraz pana Oskara Szafarowicza z Młodzieżowego Klubu. Zapraszamy panią Małgorzatę Gosiewską, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo obywatele, może dzisiejsze wydarzenia na nowy, w zasadzie wszystko zostało już powiedziane. Wstydem jest, że po raz kolejny 105. rocznica, kiedy pan Rafał został podarowany obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy, naszego miasta, spotykamy się przy tak skromnym upamiętnieniu. Spotykamy się nie przy olbrzymim pomniku, na jaki zasłużył, zapracował swoim życiem, tylko przy błędnie malutkich plakach, mało biało-czerwonej, i to, Szanowni Państwo, to nie jest tak, że warszawiacy tego nie chcą. To władza Warszawy nie chcą mówić o
chlubnej, pięknej historii naszego miasta i o naszym bohaterach. I to właśnie władze Warszawy blokują wszelkie inicjatywy społeczne, ale przecież była i uchwała dzielnicy w tym zakresie, tego wielkiego człowieka wreszcie należycie nagrodzić. O twórcy Błękitnej Armii Pawła Kuczyński w tym formacie napisał. Oczyścił za przewodnika generale dał anioła. Czy to jaki polski święty z warszawskiego strzegu kościoła? Krzyż mu w dłoniach piorun rośnie. Wzrok jak Boża z ognik bruzga. Duch języki ognia krwawe, a krew w sercu krzykiem bruzga. Za Warszawę. Za Warszawę. Szanowni Państwo, dziękuję organizatorom, że każdego roku ściągają nas tutaj, byśmy mogli razem upamiętnić tę wielką postać, że ściągają nas tu, byśmy wspólnie głosili, jak wielkim człowiekiem był generał Józef Haller. I dziś, choć pogoda nie sprzyja, choć zimno, nie odstraszy nas to. Nie odstraszy nas sprzeciw prezydenta Warszawy, by dalej walczyć o należytą pamięć linię. Dziękuję organizatorom, dziękuję rekonstruktorom, dziękuję młodzieży, dziękuję Państwu, że jesteście z generałem i jesteście razem z naszą walką o należyte upamiętnienie pana generała. Dziękuję bardzo. Zapraszamy pana Andrzeja Melaka, prezesa Komitetu Katolickiego. Szanowni Państwo, strasznie mi wstyd za prezydenta Warszawy, za radny Warszawy z Komisji Platformy, za komisję, która decyduje o tym, czy przyznać lokalizację, czy nie. Bohater Warszawy, honorowy obywatel Warszawy nie ma do tej pory upamiętnienia. Odwagi, panie prezydencie, nie bać się narodu, nie bać się warszawiaków, którzy chcą prawdą, by ich bohaterowie byli szanowani w stolicy Polski. W stolicy Polski, która tak wiele doświadczyła z rąk okupantów, zarówno niemieckich, jak i rosyjskich. Szanowni Państwo, wasza tu obecność, obecność rekonstruktorów, młodych ludzi, a także kombatantów, napawa nadzieję, że musi się to zmienić. Czy warszawiacy muszą zawsze po cichu, siłą, wbrew władzy stawiać pomniki tych, których szanują, kochają i o których pamiętają? Nie. Władza jest od tego, by służyć mieszkańcom. Ale przecież Praga to jest jedna z najstarszych dzielnic Warszawy i tu najwięcej warszawiaków od pokoleń mieszka. Tu, na Brudnie, położonym niedaleko, była pierwsza osada. Kaniorek, Grochów, Praga. To są te dzielnice, które zawsze mają w sercu pamięć o przeszłości. Tu była rzeź Praga, którą urządził Suworow i wymordował 20 tysięcy mieszkańców. Jakie jest upamiętnienie tej straszliwej tragedii? Mała tablica na ogrodzeniu
sarki. Wstyd! Wstyd, Warszawo, wstyd się! I życzę ci, Warszawo, by się doczekała władzy takiej, która będzie szanowała przeszłość, która będzie myślała o przyszłości i służyła ludziom w teraźniejszości. Dziękuję organizatorom za trwanie, za upór, który mam nadzieję będzie nagrodzony. Stanie tu pomnik generała Hallera, godny jego postaci, jego zasług dla Warszawy, dla Polski, bo to przecież wzór obywatela, Polaka, katolika. Dziękuję bardzo. Do tego, żeby ten pomnik tutaj stanął. Jest tu wśród nas siostra Piotra Dowskiego, który tak wiele zrobił, by uhonorować generała Hallera we właściwym miejscu i we właściwy sposób. Nie dożył do powstania tego pomnika, choćby też przez pamięć za Piotra. Musimy doprowadzić do tego, żeby w tym miejscu stanął naprawdę ugodny pomnik generała. To jest nie do akceptacji, żeby Polacy, warszawiacy nie potrafili doprowadzić do uhonorowania swoich bohaterów. Dziękuję bardzo. Ja Pan samo powiem, Panie Ewo, szanowna Pani osobę, która jest bardzo ważna w naszym kręgu, z którym wielokrotnie naszym panem Piotrem Żywuskim właśnie ten szlak przecieraliśmy i szliśmy razem w kierunku upamiętnienia tego wspaniałego Polaka Józefa Hallera. Dziękujemy i myślę, że Piotrze, patrzysz na nas z góry i cieszysz się, że dalej jesteśmy tutaj i myślę, że zawsze będziemy się starać, aby być i upamiętniać z Tobą razem, choć Ty jesteś tam, a my tu, ale droga jest jedna. Dziękuję bardzo. Zapraszamy pana Oskara Szafanowicza z Młodzieżowego Klubu Gazety Polskiej. Szanowni Państwo, padły już najważniejsze słowa. Z jednej strony niesamowicie przykre jest to, że nie możemy dzisiaj stanąć przy pomniku wielkiego Polaka, wielkiego bohatera, który absolutnie zasługuje na to. Przykre jest tym bardziej, że spotykamy się w rocznicę wydarzenia zniosłego, kiedy ponad partyjnymi, partykularnymi podziałami rządzący wówczas Warszawą w 1919 roku potrafili nadać honorowe obywatelstwo Warszawy temu wielkiemu polskiemu patriocie. Ale gdy myślę o generale Hallerze, którego wszyscy znamy jako dowódcę Błękitnej Armii, dowódcę Armii Ochotniczej, która tak mobilizowała Polaków w 1920 roku, gdy odbieraliśmy nawałę bolszewicką ze wschodu, gdy wspominamy, że był dowódcą 2 Brygady Legionów w trakcie I wojny światowej, zaangażowanym gorliwym katolikiem,
przywódcą też tej patriotycznej części społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym, później też ważną postacią na emigracji podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce. To mam takie dwa szczególne wspomnienia, o których bardzo krótko tylko powiem. Dlaczego ta postać dzisiaj powinna być żywym pomnikiem, który też promieniuje tą polskością? Bo z jednej strony generał Haller wywodził się przecież z rodziny o korzeniach niemieckich. Jego dawny przodek Julian Haller był jednym z pierwszych drukarzy w Polsce. I ta rodzina wrosła w polskość, przejęła polskie wartości, przejęła to wielkie umiłowanie wolności, które nas charakteryzuje. I rzeczywiście miał piękne wzorce. Jego dziadek walczył w powstaniu listopadowym, ojciec w powstaniu styczniowym. Generał Józef Haller był kolejnym ogniwem w tym łańcuchu walki o Polskę, obrony polskich interesów, umacniania polskości. Czyli to nie tylko kwestia prostego urodzenia, ale też nasycenia tą polskością sprawiła, że był tak wielkim człowiekiem i potrafił to przekazywać innym. Bo to jest to drugie wspomnienie. W trakcie II Rzeczpospolitej był niesamowicie zaangażowany w życie społeczności akademickiej. Był wzorem, przykładem, z którym chciała obcować polska młodzież w trakcie dwudziestolecia międzywojennego. On się z nimi spotykał, organizował warsztaty, wycieczki, odczyty. Młodzież wówczas widziała w nim bohatera. Miała wielki autorytet. Jak dzisiaj też potrzeba takich postaci, które młodzież, osoby w moim wieku, młodsze, starsze, ale w podobnym, mogłyby czerpać właśnie z takich wzorców, z takich wielkich bohaterów. Dzisiaj na szczęście nie przelewających krwi za naszą ojczyznę, ale na innych polach działające na rzecz już nie odzyskania, a umocnienia i ochrony naszej niepodległości. Niech to będzie dla nas przykład. I tak jak powiedział, co prawda polityczny antagonista generała Hallera, ale który potrafił z wielką godnością, szacunkiem, z wielkim oddaniem uznać zasługi generała Hallera, mówię, mimo że się politycznie nie zgadzali, Józef Piłsudski, bo generał Haller reprezentował przecież endecję, Józef Piłsudski miał te korzenie socjalistyczne, ale wspólnie działali, wspólnie walczyli o to wielkie dziedzictwo, jakim jest Rzeczpospolita. Tak jak mówił Józef Piłsudski, naród, który nie szanuje własnej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Jeśli nie będziemy pamiętać, jeśli nie będziemy przekazywać tych wartości, jeśli nie będziemy umacniać tego dziedzictwa, jakie pozostawił nam generał Józef Haller i inni ojcowie niepodległości, jeśli nie będziemy dbać też o takie materialne znaki naszej pamięci, tak jak ta wartościowa i ważna walka o pomnik generała Hallera, to nie będziemy my zasługiwali na szacunek i nie będziemy mieli jako Polacy prawa do przyszłości. Oby taki scenariusz nas nie czekał. Obyśmy zawsze pokazywali, że pamiętamy, że czcimy i że wbrew różnym przeciwnościom losu, wbrew przeciwnościom ze strony także często rządzących naszymi miastami, tak jak tu w Warszawie, my trwamy przy tej pamięci i przekazujemy ją dalej. Za to wszystkim, zwłaszcza organizatorom, dziękuję i kłaniam się. Burmistrza dzielnicy Praga Północ, miasta społecznego Warszawy. Waszego gospodarza. Szanowni Państwo, tak, jak burmistrz dzielnicy jestem gospodarzem i osobą, która w pewien sposób ma możliwość walki o tenże monument, tenże pomnik walki z władzami miasta, w którym żyjemy, w którym żyję, w którym staram się zrobić, aby tego typu osoby jak Józef Haller były upamiętnione. A tu powiem kilka słów dotyczących negocjacji z władzami Warszawy, jak one się odbywają po to, żeby tenże pomnik powstał. Po to, żeby generał Józef Haller został upamiętniony. Otóż jednym z argumentów, które padają, jest to, że jest to niewłaściwa lokalizacja.
Jak? Niewłaściwa lokalizacja. A gdzie ma stanąć pomnik generała Józefa Hallera, jak nie na placu? Czy to nie jest jakaś operacja? Kolejnym argumentem ze strony władz Warszawy jest to, że powstanie pomnika tutaj zaburzy proporcje zieleni na placu domowym. Okazuje się, że stojąca tutaj stacja rowerów Veturino nie zaburza tejże zieleni, ale pomnik generała Hallera już tę zieleń zaburzy. Tego typu argumenty są wysuwane po to, aby uniemożliwić albo chociażby odsunąć w czasie powstanie pomnika generała Józefa Hallera. Ale to jest tak naprawdę tylko zasłona dymna. Zasłona dymna tego, co się tak naprawdę dzieje. Bo my dzisiaj walczymy o pamięć. Walczymy o to, kto będzie pisał historię Polski dla przyszłych pokoleń. Czy bohaterem będzie generał Józef Haller? Czy może bohaterem będzie ten, którego pochowali z honorami na Powązkach, generał Jaruzelski? No to jest właśnie wybór. Albo generał Józef Haller, albo ci, którzy tutaj w Polsce ustanawiali sowiecką władzę, władzę komunistyczną. To jest ciągła walka o pamięć. I my tę walkę musimy wygrać. Bo jeżeli my tej walki nie wygramy, to kolejne pokolenia, pokolenia moich synów, moich wnuków, będą się uczyły o tych, którzy Polskę zniewalali, a nie o tych, tak, o tych jak generał Józef Haller, takich jak marszałek Józef Piłsudski, którzy w Polsce niepodległość wywalczyli i przynosili. I to jest właśnie klucz tego całego, tej całej sprawy. To jest właśnie przyczyna tego, dlaczego nie chcą postawić generałowi Józefowi Hallerowi pomnik. Przecież pieniądze już zostały zebrane w pewnym momencie przez pana Piotra Rzymskiego. Dzielnica nawet już się zgodziła. Już były przeprowadzone konsultacje społeczne. I w pewnym momencie okazuje się, grupka nieznanych aktywistów, grupka ludzi, którzy podawali się za mieszkańców placu Hallera, którzy mówili, że oni reprezentują mieszkańców placu Hallera, doprowadziła do tego, że właściwie miasto się posłużyło tym ludziom, żeby całą sprawę obsunąć, żeby całej sprawie wprost ukręcić. Szanowni Państwo, ja powiem tak. Ten pomnik prędzej czy później powstanie. Bo to od nas zależy, czy my do tego doprowadzimy, czy też nie. Od naszej determinacji. Tam będą po drugiej stronie Wisły władze się zmieniały. Ale pomnik Hallera kiedyś tutaj powstanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy gospodarzowi. Tutaj możemy przyrzec panie burmistrzu, że będziemy stać tutaj murem za pomnikiem generała Hallera, co robimy, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Dumni z Polski, Grupę Historyczno-Edukacyjną Szare Szeregi, ale cały COVID oczywiście związany z walką o pomnik Hallera. Ta droga rozpoczęła się, jak mówię, już prawie 10 lat temu. W zeszłym roku przygotowaliśmy mundury Błękitnej Armii, gdzie zbieraliśmy pieniądze przez wiele lat, aby je ruszyć, przygotować. Wybudowaliśmy następny pojazd historyczny związany z generałem Hallerem i z Błękitną Armią, która wtedy stanowiła ogromną siłę w 20 roku z walką z bolszewikami. Ale to jest jeszcze nic. Szykujemy na przyszły rok, na 105. rocznicę warszawskiej, nasz największy projekt, czołg Renault FT-17 jeżdżący. Prace trwają, są bardzo zaawansowane, ale no jeszcze troszkę czasu i pieniędzy potrzebne, żeby skończyć ten projekt. Pojazd już za chwilę będzie jeździł. Pierwsze jazdy będziemy już tutaj odbywać pewnie wczesnym latem, około czerwca, lipca, żeby, proszę Państwa, pojazd był sprawdzony na przyszły rok. To jakby część techniczna, ale także i duchowa. Przed Państwem stoi sztandar, replika sztandaru, który został wręczony 13 sierpnia
rąk powstańców styczniowych. Tutaj w zeszłym roku mieliśmy piękną okazję, 160. rocznicę wydarzeń Powstania Styczniowego. Z panią Małgosią właśnie ten sztandar tutaj przygotowaliśmy, aby wręczyć, i on będzie z nami teraz także podróżował w tej drodze do pomnika generała Hallera. W przyszłym roku zrobimy specjalną mszę z poświęceniem sztandaru, też z dużą pompą, jeżeli chodzi o Pragę Północ, z wymarszem 236 pułku piechoty. Chcę to także przygotować w takim dużym rajdzie, który będzie trwał aż cały tydzień i skończy się na Polach Rosowskich wielkim zwycięstwem, jak zawsze, jeżeli chodzi o wydarzenia z 15 sierpnia. Dziękuję bardzo i zapraszam do złożenia kwiatów. Delegacje wywiązane. Proszę Państwa, dalsze już. Nie zajmę chwileczkę, sekundeczkę. Wiązanki kwiatów od poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej składa pani Małgorzata Obrosiewska wraz z panią Ewą Tomaszewską i panem Andrzejem Melakiem, prezesem Komitetu Kapitalistycznego. Praga Północ składają pan Paweł Lisiecki, burmistrz Chylnicy wraz z radnymi, panią Grażyną Szymańczuk i panią Małgorzatą Grzegorzewską. Wiązankę kwiatów od Fundacji Burmistrz Polski składa zarząd fundacji pan Waldemar Górski oraz pan Paweł Skupiński. Wiązankę kwiatów składają mieszkańcy Pragi Północ. Wiązankę składa Grupa Historyczna Edukacyjna Kadaszewa. Zlicze pamięci w imieniu Fundacji Inicjatyw Patriotycznych. Jeszcze mam do powiedzenia o parlamencie.
Proszę Państwa, dziękujemy serdecznie za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Wszystkim tutaj jeszcze raz składam największe tutaj z serca podziękowania za to, że ten dzień dziś się tutaj spotkaliśmy, aby upamiętnić tego wspaniałego Polaka. Jak wielu Polaków w tej drodze do niepodległości, którzy poświęcili, proszę Państwa, często całe rodziny, swoje życie, kariery zawodowe, abyśmy my dziś mogli być w wolnej Polsce. Na koniec usłyszymy trzy utwory upamiętniające wydarzenia z naszej historii.